Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów, one mi wystarczą. Nie daj się uwieść rządzą i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów, któż ma nade mną panować, albowiem Pan z całą pewnością wymierzy sprawiedliwość. Nie mów, zgrzeszyłem i cóż mi się stało, albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź bez obaw co do przebaczenia, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów, wielkie jest Jego miłosierdzie, zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego bowiem jest miłosierdzie, ale i gniew, a na grzeszników spadnie Jego zapalczywość. Nie odwlekaj nawrócenia do Pana, ani nie odkładaj z dnia na dzień. Nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zgniesz w czasie odpłaty. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic Ci bowiem nie pomogą w dniu klęski. Historia piękna, szkoda, że tak późno opowiedziano. Ufasz temu Aurimu? Szczerze? Nie, ale nie mamy wyjścia. No, do banku raczej nie pójdziemy, pożyczki nam nie dadzą. Do Auriego. Witaj, Auri. Witaj, Michale. Coś się do mnie sprowadza? Potrzebuję 35 tysięcy. A cóż to za interes masz, żebym dał ci 35 tysięcy? Powiedzmy, że pewnie, ale nie mogę ci powiedzieć. Rozumiesz, tajemnica biznesu. A co ja będę z tego miał? 40 tysięcy do końca tygodnia. Jeżeli nie możesz mi nic więcej powiedzieć na temat twojego interesu, 40 tysięcy nie wystarczy. Co najmniej 65. Auri, nawet 50 to wygórowana stawka jak na ciebie. Jeżeli nic nie wiem, to muszę mieć zapewnienie zwrotu. A jeżeli ty nie dostaniesz moich pieniędzy, to twój interes nie wypali. Dobrze o tym wiesz. Powiedzmy 55. 60. Inaczej mi się nie opłaca. Niech będzie 55. Julia, przygotuj mi 55 tysięcy. Dziękuję, Julio. Chcesz przeliczyć? Bierzesz na słowo. Jednak pamiętaj, jeżeli w ciągu tygodnia nie oddasz, to za każdy tydzień 10 tysięcy dodatkowo. Dostaniesz pieniądze. Powodzenia, chłopaki. Oddać broń. Nie zapomniałeś czegoś? Witaj w moim królestwie, Kubosie. Witam. Co cię do mnie sprowadza? Dobrze wiesz co. Wszystko się zgadza.
Szefie, mogę spróbować? Spadaj, dzieciu. Baterię popraw. Sorry, bo... Spróbuj. Pozdrów siostrę. Pracowała kiedyś dla mnie. Interes poszedł świetnie. Poszedłem załatwić kilka spraw. A moi koledzy? Moi koledzy to już inna sprawa. Jak interesy, chłopcy? A całkiem dobrze. No, myślę, że bardzo dobrze, że dobrze, skoro odwiedziliście ciocię Majory. Mogła pomóc mojej dziewczynki. A? Halo? Halo, Thompson? Co jest? Gdzie mamy się z tobą spotkać? Okej, będziemy tam za 15 minut. Serio? Wybacz, ciociu. Interesy wzywają. Podniemy następnym razem. Spotkamy się z Kupsonem. Wiesz co, ostatnio wydawał mi się jakiś dziwny. Michajlo, w końcu nie codziennie zarabia się takie pieniądze. Wiesz co, chyba masz rację. Chcemy wiedzieć, dlaczego zabiłeś Hudsona. Był problemem. A problemy się likwiduje. Jakim problemem? Był agentem Basi. O czym ty pieprzysz? To nie ma sensu. Oddawaj nasze pieniądze. Prędzej zobaczycie swoje sprawdziany z historii niż te pieniądze. W takim razie jesteś bezużyteczny. Były pewne problemy. Ale spokojnie, dostaniesz swoje pieniądze. Mówiłem wam, że pieniądze nie są moje. Bo widzicie, światem nie rządzą prawa spisane na papierze. Światem rządzą ludzie. Jedni przestrzegają prawa, inni nie. Każdy człowiek sam decyduje o tym, jak rządzi swoim życiem. Ja przegrałem, tak samo jak pięciu rynowaczy.
Chcieliśmy żyć lepiej, ale skończyliśmy znacznie gorzej niż większość ludzi. Bo facet, który chce mieć za dużo, ryzykuje, że straci absolutnie wszystko. Ale z drugiej strony, facet, który za mało chce od życia, może w ogóle nic nie dostać. Witaj w moim królestwie, Don Kubos. Witam, Don Wilson. Znałem kiedyś twoją siostrę. A jak twoją matkę? Co jest? Już była akcja. Spróbuj. Znałem kiedyś twoją siostrę. Pracowała dla mnie. To był komplement?